To była skromność, że tak powiem, wynikająca, że tak, jak to nazwać, no, wynikająca z jego stylu bycia z ludźmi. Znaczy było widać, że on jest prosty, on zawsze chodził w czarnej sutannie. Ja go nie widziałem nigdy w kurii, czy jak byłem księdzem, czy w seminarium, w jakiejś tam sutannie z obszywkami. Owszem, jak były uroczystości, to tak, ale normalnie w czarnej sutannie z krzyżem. I robił to w sposób zwyczajny, normalny, przychodził bardzo do seminarium plantami, sam czy z kapelanem. Więc to była ta prostota, skromność widoczna i w kontakcie z ludźmi. Ale on jeszcze miał jeden wymiar, że tak powiem, może nie tyle, nie tylko skromności, o czym dowiadywaliśmy się znacznie później, czy przy okazji rozmaitej, to znaczy on po prostu w tym swoim pokoju nic nie miał. To znaczy nawet z takich rzeczy osobistych, jak bielizna, ubrania, bo on porozdawał wszystko. Jeżeli ktoś przyszedł do niego, potrzebował, to dawał. Także była przy nim taka starsza pani Maria, która się nim tam tym domem opiekowała, gdzie on mieszkał, to mówi, że trzeba było pilnować, żeby nie rozdał wszystkich skarpetek, żeby miał w czym chodzić. I to robił w sposób niemanifestujący, to po prostu robił. No, a natomiast ludzie, którzy byli blisko niego, wiedzieli, że taki był. I to też był jeden wymiar jego takiej osobowości, o którym się może czasem mało mówi.